Słuchajcie, zaraz startujemy na ten ostatni tour po bulwarze albo Champs-Élysées, Antalai. Ale powiem wam szczerze, tak mi się zrobiło jakoś ciepło na duszy, jak się położyłem tu na tym murku i ten dziadek tam przygrywa na tej trąbce, że zdecydowanie jestem w stanie oddać tu mu moje 2 godziny mojego cennego życia. Niech se tak gra, a ja kradnę mu trochę tej muzyki, bo nie mam hajsu, żeby mu zapłacić jeszcze, dlatego mówię, że to kradzie. Ale w takich chwilach nie znam mi życia, naprawdę. Ale kurde, powiem wam, przed tym spacerem zrobiło się zdecydowanie romantycznie. Co wy na to myślicie? Ja nawet się nie spodziewałem, że będzie tam tak duży pokładny romantyczny. Nie, powiem ci, że to cały czas, jeszcze te kompanie. Słuchajcie, no łza się sama kręci. Normalnie zaraz tutaj się zrycia jak bobr. O, dziadek przestał grać. No piękne chwile nie mogą wiecznie trwać. Dobra, śmigamy na spacerek. No, startujemy. Patrzcie, jakie są fajne te kulki takie. Kurczę, no w Turcji to jest, ten kicz to jest taki fajny. Bardzo mi się podoba, powiem wam, ten turecki kicz. O matko, zaczęły te znowu. Dobra, nie będę mówił, bo mam jedno słowo o tym śpiewie. No ale to nie moja bajka, to nie mój kraj, więc niech oni sobie robią co chcą, wiecie, nie? Nie ma co tam absolutnie tego negować i krytykować. Pewnie pamiętacie te miejsce. Te bonsaje są zacne, powiem wam. Nie wiem, czy tu kurde. Powiem wam wieczorem, to tu jest dosyć tak ciemno i spokojnie. Jakby ktoś przyszedł z taką saperką, to wydaje mi się, że mógłby sobie poradzić. Ja tam absolutnie nie, bo gdzie ja to do samolotu wezmę. Gdybym był autem, to nie mówię, na pewno już te palmy byłyby, słuchajcie, spakowane. No i te ze 3 bonsaje bym też spakował. No bez krępacji absolutnie bym wziął. No, wziąłbym jak swoje. No, no zobaczcie, jak one wyglądają. No kurde, z telewizji, no po prostu. Dobra, nawet już nie mówię o nich tak dobrze więcej, bo słuchajcie, bo one zwiędną. Piękne. Zbliżamy się trochę do meczetu, słuchajcie, może nie powiem, trochę jakiejś dobrej wiary łyknąć, to też nie jest źle. Na pewno to nie zaszkodzi, a może i coś pomoże, nie? 50 lat, jak już nic nie zaszkodziło, to nie zaszkodzi, to już tylko coś może pomóc. O, kobieta jakaś też wyszła, słuchajcie, z tego zdania, co ja. No nie, no teraz posłuchajcie, najpierw były meczetowe śpiewy, dobrze, użyjmy słowa śpiewy, a teraz jakieś tanie disco stąd z budy puścili, a koty dalej łażą, o. Patrzcie, one już mają tyle tej karmy, że nie wyrabiają. Dobra, idziemy. Idziemy dalej, bo nas noc zastanie, noc to nas na pewno zastanie, ale pewnie jesteście ciekawi tego antalajskiego bulwaru. Tu jest woda, słuchajcie, za darmo można pewnie pić. Ja już powiem wam, jestem na tym etapie, że już rozwolnienie złapałem, więc zdecydowanie mogę pić. Ale podzielę się z wami fajną uwagą taką, bo posiedziałem sobie na tym murku, tak wiecie, chciałem się zrelaksować po tym, jak byłem nad tym morzem, nie? Popływałem sobie. I se mówię, zrelaksuję się chwilę, posiedzę. Ja nie wiem, dlaczego jest tak, ale jak siedzicie i tak patrzycie, no na 98% można, no 5, dobra, 5. Można trzasnąć, że mijają was rodacy. Co my mamy w sobie, słuchajcie, że tak jest łatwo nam jeden drugiego poznać? Możliwe, że inne nacje też nas tak wyczuwają. Co w tym jest? Mi się wydaje, że ogólnie my, jak jesteśmy ubrani, to tak zapobiegawczo, grzecznie wszyscy chodzą, nie? Raczej czysto, tak naprawdę, tak jakby ciuchy nawet były
wyprasowane, mam takie wrażenie. Proszę, tu jakiś skrzypek, coś tu orze, orze. No i brawo. Ale tu powiem wam, bogato jest, bogato te apartamenty, to wam powiem, no. No widać, czuć pieniądz. Lampki tu jeszcze, słuchajcie, z Bożego Narodzenia zostawiłem, ale to nie ma co ściągnąć. Nie wiem, czy on, słuchajcie, do mnie coś mówi. Wszyscy łażą, tylko kręcą. Ten świat to już jest chyba calutki scyfryzowany, wiecie. Nie wiem, czy poprawnie odmieniłem to słowo. Dobra, nie idźmy w tym kierunku. Patrzcie, jak ten blur. Ole, patrzcie, liźniecie trochę tego muru starego, no. Widzicie, takie wycieczki. Takie wycieczki kulturalne to tylko ze mną. A tam wiem, gdzie ta kobieta idzie i ten facet, słuchajcie. Tam jest nielegalna toaleta z prawej strony. Tak, wczoraj czy przedwczoraj byłem i tam się właśnie to działo. Mimochodem zaszło. A tu jest, tam jest wielki bulwar, słuchajcie, z tymi markowymi ciuchami. Ja tam nie idę, bo powiem wam, to jest poza moją skalą znerwicowania. Ci napastujący, sprzedający. No patrzcie, tu już jacyś wzięli. No nie, no słuchajcie, patrzcie, jacy ludzie są naiwni. No zobaczcie, kobieto, chociaż białe spodnie. Nie, kochana, białe spodnie i wodę zatrutą pić. Powodzenia jej życzę, ale ja powiem wam, w czarnych dzisiaj miałem niezłą akcję. Jakoś, no nie wiem, ci co mnie oglądają, to pewnie widzieli, jak ta akcja się skończyła. No wszystkiego nie pokazałem, bo wiecie, na filmach też dupy nie można pokazywać, absolutnie całej. Patrzcie tu, jaka fajna wieża. Nie wiem, co to jest za wieża, ale pewnie to jest jakaś stara wieża. Tu mamy jakieś meczety, a te ludzie znowu, popatrzcie, te obiboki siedzą. Kiedyś to herbatę piła, a teraz na telefonach siedzą. Nie wiem, co tutaj za taka kolejka jest jakaś. Kolejka, słuchajcie, a ludzie jacyś tacy niepewni. Tu trzeba śmiało iść. O, jakbyście szukali żarcia, to tutaj jest Vigo. A jak będziemy wracać, to was zabiorę tam na taką ulicę, ale tam to już jest, słuchajcie, złoto, tam już jest taki luksus. Ja tam kiedyś się zapuściłem, tak, ale to już późną nocą, bo przecież ja tam nie chodzę, słuchajcie, ja nie mam pieniędzy. Aż tyle, a tam to już od razu, tam wchodzicie, słuchajcie, na ulicę, jak już widzą, że bieda idzie, to gwiżdżą, naprawdę, krzyczą, gwiżdżą, wąt poszli. No tak, no takie są realia, słuchajcie, no jak się nie ma pieniędzy, to gdzie jest mordą do złota, no. Opanujcie się, patrzcie, tu możemy coś słodkiego sobie pojeść. Elegancja. Tu jakieś, patrzcie, tu jakieś futra, ta zielona torebka, no słuchajcie, no. A to nie wiem, jak powiem wam, no, jak wy tam znacie się na tych markach, Celine, to chyba Celine Dion, słuchajcie, nie wiem, czy ona sprzedaje torebki też. Myślałem, że Celina to śpiewa. Miu Miu, Miu Miu. Nie słyszałem o takiej Miu, ale czy to było na pewno Miu Miu? Nie wiem, wy się pewnie kobiety, jak oglądacie, to się znacie na tych markach. Nie, to słabo, ale no kurde, powiem wam, no powiewa tu tym luksusem, słuchajcie, patrzcie nawet na te manekiny. Tu nie ma biedy, słuchajcie, nie ma biedy, absolutnie. I ci sprzedawcy, słuchajcie, oni tak siedzą cały dzień. Siedzą i sprzedają te dzieci, nie powiem szajs, bo absolutnie. Tutaj lizaki są, słuchajcie, dla dzieci, znowu jakieś słodycze. Ja to na diecie jestem, tutaj są okurary. Kiedyś tu są, patrzcie, fajne nawet torebki są, co? Eleganckie. A tutaj to nawet nie spojrzę, nie zerkam, słuchajcie, w prawo, bo no tutaj jest bogato, no słuchajcie, kobiety. Wbijajcie tutaj śmiało, jak macie pełne portfele. Albo mężów zamożnych. Ten nie wiem, czy tutaj. Słuchajcie, tu już dochodzi do łapanki na ulicach chyba. Nie ma chętnych na te słodycze za bardzo. I sprzedawcy już na wydrę idą po prostu.
Ale tu, jak patrzcie, zrobili fajną flagę z tych słodyczy ekstra. Ziomek tam kroi, jakiś świeży towar jest, słuchaj, tak? Ale to wszystko musi być słodkie. Kiedyś chyba w tym, w Stambule to próbowałem. No nie zrobiło to na mnie, ale skóry, patrzcie. Kopite. Jezus. Nie no, to słuchajcie, to tu widać ten luksus. Powiem wam, tak się patrzcie na to. Nie wiem, czy to męskie, czy to damskie. Teraz to już się nie połapie człowiek. Ale kurczę. Nie mówię, słuchajcie, że kiedyś to mówili Turcja, podróby i w ogóle. Powiem wam, no teraz to, nie wiem, tamte ciuchy, ja się nie znam na tych markach. Ale wyglądały dosyć luksusowo, luksusowo. Tu ziomek coś kręci, słuchajcie, nie wiem, może jakiś, zaraz tu jakieś chyba gwiazdy przebiegną. No niech szybciej biegną, bo ja się jak gdyby zabieram stąd. Nie będę tędy szedł, słuchajcie, no co wy tu chcecie oglądać? Parasole kolorowe, no są kolorowe. O, ziomek się, patrzcie, wkurzył z lodów. Zawijamy, słuchajcie, tędy. Pokażę wam jeszcze, co wam pokazywałem. O Jezu, tutaj z przodu jest jakiś sprzedawca agresywny. Chyba ich miniemy łukiem, tu kopnajki, słuchajcie, ale żeby go załatwił. Sprytem, wziąłem go. Słuchajcie, wziąłem ich całkowicie sprytem. Ale przez to będę musiał... Ale kebab, słuchaj, to patrzcie, jakie kebaby. Elo. Ziomek powinien w ogóle dostać medal za to, że on przy tym, wiecie, przy tym gorącym tak siedzi. Tutaj to już jest chyba... Szkoda, że jeszcze nie są podświetlone, powiem wam, te palmy, no bo tutaj to już jest... Tu jest zacnie, tutaj mają jakieś... Nie wiem, czy to jest sieciowe, czy nie, bo tutaj w Turcji to... Ciężko się połapać z tym, co jest oryginalne. O, ale Oppo to jest oryginalne. No tutaj to już taki, powiem wam, nowoczesność. No, o, tutaj jakby jakieś kobiety chciały, słuchajcie, złoto aż kwiczy. Kurde, moja kamera nie jest w stanie oddać tego bliktu, co tu się wyrabia. Jakie tu są w ogóle ceny, no wiadomo. Wieśniaty, ulala, słuchajcie. Taki motyl, słuchajcie, kobita z dzieckiem się zatrzymała. Dostała chyba jakieś ślepoty, jak zobaczyła to złoto. Ja jej się wcale nie dziwię, bo ja też musiałem delikatnie przetrzeć powieki po tym. Tu ostatnio szłem i nie wiem, co ona tu wciska, słuchajcie, ta baba. O, brzoskwinia to mój ulubiony, sprawdzimy. No, ładnie to pachnie, powiem wam, 200, ale co, 200 za godzinę, nie, to ja nie. Ona ten cenik bardziej, o Jezu, patrzcie, co tu się dzieje, ludzie. To jest w ogóle złoto? Ja myślę, powiem wam, taka bransoleta, to dla niej to by mógł nawet skrzeszyć. Ja pierdzielę, ludzie święci, Matko Boska. Ojcu, nie poważnie. Tu jakieś zegarki, zera Michał Tomi. Nie wiem, co to jest w ogóle za marka, patrzcie. Kluczyki, tu wszystko jest. Ja pierdzielę, tutaj też jakieś zapachy. Kobita w burce, patrzcie, białej, jaka ładna, elegancka. Tu się nowe jakieś będą bałagany pewnie otwierały. Już na dniach, coś tam, wiecie. Ziomek miał pewnie wielki sklep. Co to było? A, już ten zaraz Bitcoin. Patrzcie, miał duży sklep, wziął to, rozorał na 3 sklepy. A, tu była telefonia. Wiadomo, telefonia nie daje takiego siana. Ziomek już się zawinął z Bitcoinem, słuchajcie, bo są chyba takie spadki, że ludzie tak się darli, że nie ogarną tematu. Nie wiem, co się dzieje, co tutaj jest. No mary, nie ma pieniędzy, patrzcie, nie ma pieniędzy. Nie wiem, no ale Bitcoin chyba nie siadł. Dajcie znaka w komentarzach, ja nie wiem, co tu się dzieje. Kurczę, krypto bałagan. No to jest, słuchajcie, co my tu mamy. Cygary są ostre. Cygowo zobaczymy. Patrzcie, złoto normalnie wywalone. Złoto normalnie na ulicy podchodzicie, zawijacie garścią, już macie na jakieś Mercedesa. Nie no, oni są... Nie no, w Turcji są chyba ci niepoważni. Czy tu nie kradną ludzie, czy... Nie wiem, ja odpowiem, nie wiem.
Turcję miałem kiedyś, jak to się do Berlina jeździło za starych czasów, no to miałem takie spaczone trochę, wiecie, myśli, że Turcy to tacy kombinatorzy, coś tam, wiecie, zahachmęcić tego. Ale jak tu idę, tu, wiecie, po tym bulwarze i ja widzę, że tu normalnie złoto na ulicy, nikt nie pilnuje, no to ja nie wiem, co ja mam myśleć. Powiem wam, no to jest bardzo bezpieczny kraj. W Polsce czy w Anglii to ja sobie absolutnie tego nie wyobrażam, żeby tak było, nie? Co tutaj się dzieje? Nie, tutaj hajs, słuchajcie, wypłacają. Ja nie mam nic do wypłaty. Ziomek tu sprzedawał ostatnio takie bułki, bajkle, soczki. Te soczki, to powiem wam, chyba już raczej jako winko schodzą. Bo na tych, w tych temperaturach to tam się wszystko już mogło zrobić. Ale ładne mają te kwiaty, słuchajcie, tu porobione, co? Elegancja. O, tramwaj jedzie. Patrzcie, to jest ten tramwaj mój. Ja pierdolę, ale ja jestem w ruchu gapa. Bo przecież jakbym wsiadłbym do tego tramwaju, to bym nie musiał z buta łazić. No ale w sumie znowu z buta jakbym nie łaził, to byście nie obczaili tych. Tego tutaj tureckiego, antalajskiego bulwaru. Nie wiem, jak to nazwać, słuchajcie. Ja tu się kubię trochę, bo to człowiek, patrzcie, tu mają te jakieś kefirki, jakieś te bałagany. Tu ziomki zesiadły na coś i sprzedają jakiś bałagan. Adidasa, tu słuchajcie, buty. Znowu złoto, ludzie. Nie, ja nie będę mógł wpać już. Oni się wściekli tym złotem. Bez opieki złoto. Głowa mnie eksploduje chyba. Tutaj to balony, to rozumiem, to jeszcze nikt nie weźmie. Nie ma co pilnować, jakieś te torby. Patrzcie, też Tony Halbinger. Chyba on nawet po tego nie musiał. Ludzie jacyś tacy od tego słońca, powiem, już łby przekopcone. Leżnie to tak mi cipu. Widzicie w ogóle, nie? To pomału jakieś. No śnięte, ja się nie dziwię. O Jezus Maria, coś mi się zebrało. Całe szczęście, że to poszło górą, a nie dołem, bo już dzisiaj była taka sytuacja. Nie wiem, koleś mówił taksi, zrozumiałem, Merci. Też mi, powiem wam, też mi czachę trochę przydymiło. Tu jakiś spęd, słuchajcie, tam jest 7 metrów kwadratowych, a zobaczcie, kurde, ile ludzi tam włazi. Tam się nawet nie ma co zakręcić. Zobaczcie, co się dzieje. Ludzie wystartowali, bo myśleli, że tam rozłożą skrzydła, a tu 3 metry i poszli. Kurde, aż jestem zadziwiony, słuchajcie, ten mój stary telefon nawet tu daje radę. Trzeba uważać, jak się chodzi. Tam jest jakiś mecz. Nie wiem. Będę w Stambule, to was zaproszę do meczetu, bo tutaj to nie wiem, tutaj to jest taki. Chyba w Stambule to jest oryginalny, tutaj to takie jest. Takie tureckie. Tu jak kiedyś byłem, to tak fajnie gołębie siedziały na tej ścianie, ale już nie siedzą. Pewnie koty je złapały. Koty wzięły i sposób na nie złapały i je szczapiły. Kurczę, czemu tu nie jest takie podświetlone? Zobaczcie, jakie tu ładne liście są. A tu kurde nic nie widać, bo się ciemno. Tu jakieś, zobaczcie, kaczeńce normalnie, kaczeńce. Idziemy tu tędy jakoś bokiem, słuchajcie, bo tam chyba rodacy byli. Tu jakiś ziomek, słuchajcie, znalazł, patrzcie, miejscóweczkę elegancką przy samym wodopoju. Jak on już jest po, jeżeli on już jest po tym etapie rozwolnieniowym, takim, wiecie, po sratę, już organizm się przyzwyczaił, no to czemu nie, ale podejrzewam, słuchajcie, on tu sobie mógł zrobić niezły biznes, napełnia te butelki wodą i później ludziom sprzedaje. No, powiem wam, to by był dosyć słaby temat z jego, słaby temat, co ja wygaduję, słuchajcie, też już mnie te słońce taki czachę chyba przypaliło, że nie wiem, co ja mówię. Słaby biznes, ale dla niego dobry by był biznes, a dla nas by był. O rany, tu macie jeszcze McDonald'a. Nie, powiem wam, nie lubię do końca, jak w takich miastach czy krajach ogólnie McDonald's jest, nie? Przecież w Turcji to ludzie przyjeżdżają, żeby posmakować tego żarcia tureckiego, jakiegoś takiego. A ta sieciówka, nie wiem.
trochę mi taka, wiecie, nie podoba mi się ta amerykanizacja. Nie wiem, co wy o tym myślicie. Ale mamy, słuchajcie, 20 chyba pierwszą i dosyć dużo jest ludków. Wiecie dlaczego? No bo kurde, dopiero jest tak, taka temperatura akceptowalna. Można sobie wypożyczyć pewnie okulary. Nie, na pewno są wyjątkowe. Dobra, kienie, jadę. Jeszcze słuchajcie, ktoś tam na mnie trąbi. Albo tu, kiedyś, słuchajcie, byłem tu kiedyś w jednej knajpie i to była, że była polecana. Siadłem sobie na siedzenie, słuchajcie, siedzę tam, nikt nie wchodzi, nie wychodzi. Uciekłem z tamtej knajpy, bo się wystraszyłem, pewnie był, o, ziomek coś tam chce. Siema, ola, golo. Nie ma hajsu, nie ma siana. Słabo jest, naprawdę. Chciałem go wspomóc, kurde, przykro mi. Pusty, jestem w ryjach. Naprawdę, to jest śmieszne, ale kurde, dałbym mu, no ale co, kartą nie przyjmuję. Dobra, nie śmiej mi się, bo to jest słabo. Słabo to wyszło, przepraszam za to, co ja wygaduję, ale... No też nie można mówić, że to słońce, ale tu knajpa. Ulala, jak tutaj knajpa, hula, słuchajcie, patrzcie, co tu się dzieje. Ja pierdziele, tu widać pieniądz. Patrzcie, jaki tu się pieniądz robi. Ja pierdziele. Co to jest? Herzaman jakiś, herzaman. Ludzie, tu to samo, zobaczcie, jaki tu pieniądz. Luna Garden, ale hajs skręcił. Tu nawet nie ma miejsca, ludzie, święci. W ogóle ludzie coś jedzą, piją? Matka, ja wam pokażę, w jakiej knajpce ja byłem, bardzo fajnie. To zacna pozycja, bo z kotami się można posiedzieć. Ja pierdzielę, jaki tu jest kocioł, co? Nie wiem, jak ci kelnerzy dają radę i ogarniają tego. O, ja byłem kiedyś tutaj w tej, ale jeszcze oni się dorabiali, bo nie było lampek, słuchajcie, nie było tych lampek. Albo ja byłem też końcówka sezonu, może lampki pokradli, nie mam pojęcia. O co chodzi z tą krową tam? Dukani, nie wiem co to jest. Dieta Dukana, czy co? Nie mam pojęcia. No ale tutaj powiem wam, się rozwinęłem z tymi lampkami. Tutaj trochę taka, wiecie, narracja jakby ten, jakby czytelnia, biblioteka ekskluzywna. Tu się kurde, pewnie hajs nieźle kręci teraz. Ale piwo tu sprzedają też, nie jest drogie. Jakbyście chcieli piskać, znaczy nie wiem teraz, no byłem w zimie, to było tanio. A tanio było, bo wiecie, bo nikogo prawie nie było, nie łapali każdego klienta. A jeli się robi? Ziomek coś tam do mnie powiedział, ale Alicja Light, nikt nie wiem. Ktoś mi odpowiedział, to jest chyba jakaś, słuchajcie, zawijam się, to może być jakaś zorganizowana akcja, jakbyście chcieli hulajnogę wypożyczyć. No to bierzcie na własne ryzyko. Oj, coś tu już ludków coraz mniej. O, jest tramwaj. Ja słuchajcie, nie ma w dół, nie ma to tam, tu z powrotem biorę ten tramwaj. Dam te 3 złote, już niech stracę, a nie będę łaził. Tu mamy Starbucksa. Ale jestem ciekaw, gdzie ten tramwaj dojeżdża. Za pół godziny będzie wracał. Tylko nie wiem, gdzie on ma tą swoją końcową bazę. Ale przyczaimy, słuchajcie. Wy się nie nucicie na spacerku w bulwarze Antalai. No tak to tu wygląda. No. Knajpy już patrzcie. Kurde, Starbucks. Ja myślałem, że oni mają tylko kawę, a tu zobaczcie, tło. Mało wiem, bo mało chodzę. Ja dzisiaj idę do takiej fajnej knajpki. No może knajpki to też jest za dużo powiedziane. Ale tam kiedyś byłem u takiego dziadka, fajne, kurde, robi jedzenie dla lokalsów. Takie, wiecie, wrapy jakieś tam, nie? Takie wyrosiki i wątróbkę. Naprawdę fajne, fajne ceny tam są. Fajne ceny i smakuje też nieźle. I podejrzewam zawsze, jak u starszych osób takich, wiecie, coś zamawia się, to jest takie poczucie, że was nie oszukają, nie? Nie macie tak? Ja tak mam, bo już młodzi to już wiadomo, tam człowiek sobie tak myśli, a już coś kombinują, coś tego, jest tam majonez, a zawsze starszy to tak budzi nasz respekt, szacunek taki, nie, że on by nie mógł jakby oszukać. Naprawdę, no to jest taka, że starzy to dopiero walą, bo wiedzą o tym. Ale kto to wie? Oj, coś na tym bulwarze już tutaj się, słuchajcie, za dużo nie dzieje. Tu jakieś, jak to mówią, gruzy rzucili po prawej, nie wiem.
Co to są za mury obronne? Zaraz obczajimy, ale to tylko są mury, ja nie wiem. To jest takie dziwne tu, słuchajcie. Nie znam się, o co chodzi tam, po prostu kręcą jeszcze hajs. Sklepy otwarte na tamtej stronie, zdjęcie się dzieje. Ja trochę dałem ciała, no ale ja jestem, słuchajcie, zakupami absolutnie zainteresowany. O, tutaj, słuchajcie, to będą Polacy. Kurczę, nie odezwali się, nie mogę wam potwierdzić tego. Jak to, kurde, patrzcie, fajnie, zrobię jakiś mur, cholera wie, co to za mur, podświetlą go, a ludzie takie, tacy jak ja, już stają i kręcą, nie? Niezłe. Oj, tu dochodzi do jakiegoś strasznego przetłoczenia. Tu już jest chyba koniec bulwaru, coś mi się wydaje, słuchajcie. Albo, tu, Jezus Maria, tu są chyba, nie wiem, jakieś... Muszę uważać, trzymam telefon dwoma rękami. Coś mi się wydaje, tu jakiś rajty rządkowy. Co tu się dzieje? Chyba ryby dają. Słuchajcie, nie mam pojęcia, co tam się wydarzyło. Tu jaki kocioł jeszcze jest. Ja zawijam, słuchajcie, na drugą drogę. Długą drogę. Nie no. Wybaczcie mi, co się dzisiaj ze mną dzieje, ale to chyba te słońce mi nieźle dekier przykopciło. Zaryzykujemy, może nas nie przejedzie, bo tam świateł nie było. Idziemy ten tramwaj gdzieś szukać. Tu jacyś ludzie siedzą, jakiś wifi, ale mam... Gdzie jest wifi? Ja chcę do tramwaju, słuchać. No i taki... Słuchajcie, kończę tym cudownym akcentem, bo tu zobaczcie, jak się ludzie panoszą. Tak wyglądał bulwar w Antalai. Nie wiem, co o tym myślicie. Nic lepszego wam nie pokażę, nic gorszego też. No, jest jaki jest. I trzeba się cieszyć, nie? Trzymajcie się, łapy w górę. Pozdrawiam was serdecznie. Co złego, to nie ja. Fajny komentarzyk, jak wam się bulwar w Antalai podoba. Bo mi się nawet, powiem wam, podoba. Jest fajny. Trzymajcie, hej, na ra, na ra.